Thank you.
Siema. Siemaneczko, jest 18:00. Hello, witam brodaczy. Witam brodaczy na live. Witam was, witam bardzo ładnie. Witam, witam. Jesteś najlepszy. Z live na live twój layout coraz lepszy. Widać, że się starasz i to jest mega. Ano staram się, co by moje layouty nie odbiegały zbytnio jakością od layoutów innych streamerów. Jestem jeszcze ciągle w lesie, ale postaram się i będzie dobrze. Witam wszystkich dziś. Krem do brody ma, oczywiście, jest krem do brody, jest krem do brody. SMS-y przygotowane na krem do brody. Słuchajcie, dzisiaj jest live mój, a potem o 18:00, za 2 godziny jest live Sida Leniwca. Mam nadzieję, że wpadniecie też na live Sida Leniwca dzisiaj o 18:00. Ja witam wszystkich! Kiedy live z Daisy? Oj, będzie. Na razie, słuchajcie, tak się powolutku wkręcam w live'y, coraz lepiej się czuję. Ale jeszcze nic nie umiem, jeszcze się słabo czuję. Ale jest coraz lepiej i myślę, że tylko i wyłącznie będzie coraz lepiej. Chciałbym, żeby moje live'y były takie, jak sobie tego życzył pan Bungo, mój mentor live'owy. Pozdrawiam cię. Żeby one były takie radiowe. I będę starał się prowadzić live'y w taki radiowy sposób. Muzyka się skończyła i to nie sprzyja mojemu wywodowi. Oj, zaczęła się nowa muzyczka. Tak. Także kiedyś może dojdę do takiego poziomu, że będę robił na live'ach takie radio. Żebyście mogli puścić sobie gdzieś w tle
i się nie stresować, że gada jakiś niemiły głos. Witam wszystkich. Siemaneczko, siemaneczko. Jest dość ciepło, więc piję wodę. No name. To jest woda no name. To jest spirytus. Mam dla was fajne coś. Na moim sklepie, znaczy na Sida sklepie jeszcze. Na jeszcze Sida sklepie, ale już niedługo tworzę swój. Live'owy sklep. Zrobiłem dla was wzór z moją brodą. Na kubek. Ten oto. Ten, co wam teraz lata po ekranie. Ten kubek powinien mieć każdy. Wystarczy wejść na Kupsel i tam sobie go kupić. On lepiej wygląda na Kupselu. Wejdźcie zobaczyć. Naprawdę wygląda zacnie. Ja go niedługo będę miał i będę z niego sączył jakieś trunki. Ale kubek jest OP. Powinien być. Powinien być w domu każdego, kto ogląda moje live. Nie od razu, nie od razu. Nie od razu, ale powinien być. Gdzieś go tutaj zostawię. Tutaj był najlepszy, nie przeszkadzał. Okej. No dobra. Zatem dziś zaczniemy od gry tej samej co wczoraj. Roy Caster Tekken 3. Co tam u was? Michał, Robus, masz urodziny. Robus, zatem wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żeby ci się wszystko po prostu w życiu udawało. I żebyś był szczęśliwy i zdrowy. Tego ci życzę ja, Michał, Drollercaster. Ale zaraz może się okazać, że każdy ma urodziny i wtedy będzie spam na czacie. Ale życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom. Dzisiejsze zadanie, jak widzicie, to 200 followersów. No ja nie wiem, jak wy to zrobicie. Wczoraj zrobiliście, miało być 100, a było 400. Dzisiaj ma być 200, zobaczymy, jak wam się uda. I dzisiaj liczę też na 2 suby, na 2 subskrypcje. Zobaczymy, czy to się uda. Byłoby mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że macie też pod ręką wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak telefon komórkowy, bo ja wciąż zbieram na brodę, pamiętajcie. Takie jak PayPal. Przyda się jakaś donacja na PayPalu, bo już dawno nie było. Ostatnią donacją na PayPalu jest donacja Funky, która wysłała mi 3 dolary i napisała, że Bungo jest aż zazdrosny o moją brodę. Jak widzicie, cały czas ta donacja lata tutaj pod moim ryjkiem na czacie, na moim chudzie, pod moją kamerką lata cały czas ta donacja. I jeżeli zapłacicie przez PayPala, to też właśnie tak ta donacja będzie nam latała. Da się dać suba przez SMS-a. Niestety nie da się dać suba przez SMS-a. Suba dajemy tylko i wyłącznie przez chyba PayPala i przez PaySelf Card. Coś takiego. Nie jestem pewny. Jak mi fanki popraw mnie, jeśli to jest... Chyba przez PaySelf Card. Mam picie i cheatosy. Rzymonek! Witam cię, Rzymonku. Cześć, Rzymonku. Masz picie i cheatosy. O! PayPal, PaySelf Card i przelew. Takimi metodami da się zapłacić za suba. Może się dzisiaj uda zdobyć te 2 suby. Taka jest misja. Oby się udało. No dobra, jest już 5 po, więc śmiało możemy zacząć tego live'a. Dzisiaj mam dla was jakąś historię na pewno. Jeszcze nie wiem jaką, ale jakąś mam. Jaką ja mam historię opowiedzieć? Jakąś wam opowiem na pewno. Dobra, czy poziom głośności jest wszystko ok? Wszystko działa? Wszystko jest w najlepszym porządku? Niestety nie sprawdziłem jeszcze, jak się robi Nie sprawdziłem, jak się robi tych, wiecie, co chcieliśmy sprawdzić wczoraj. No ale trudno. Misje treningowe, kariera. Jedziemy z tą naszą karierą.
Mamy 1,80% przeszliśmy kariery. Dzisiaj polecimy z tym parkiem. Masz szans przekształcić kopalnię w teren rozrywkowy. Zajmiemy się tym dzisiaj. O poznaniu się z Marysią chcecie? O poznaniu się z Marysią. Trochę głośniej chcecie muzę, tak? Dobra. Żeby było klimatyczniej, troszkę głośniej. Okej, okay. Tak? Wystarczy? Krystal, możesz mi teraz mówić, jakbyś chciał. Jest z nami oczywiście Krystal, jest z nami Soul Funky. I to są moi moderatorzy, to znaczy Krystal, a Funky jest tutaj gościnnie. Krystal właśnie jest i on jest ze mną już długo, więc super. Jest okej, głośność? No tak, wszystko działa. Dobra, no to cacuszko, to ja idę grać. Dobra, słuchajcie. Cóż powiem, zaczniemy ten park rozwijać. I chcecie dzisiaj historię o tym, jak się z Marysią poznałem. No dobra. No była historia pełna faili z mojej strony, ale powiem wam, jakie to były faile dzisiaj i myślę, że będzie spoko. Dobra, mamy park, słuchajcie, ten park jest jakiś taki powyłączany, trzeba go powłączać. Powłączajmy ten park, powłączajmy go. Czemu ta kolejka, co ją wczoraj sprawdzaliśmy, jest w ogóle nieuruchomiona? Proszę uruchomić tą kolejkę. W tym parku zrobimy od razu, że jest wjazd, cena będzie tutaj jakaś opłata. Nie będzie tu za darmo. Musimy tu walnąć cenę. Tylko czy tu się da dać cenę? Chyba się nie da. Kup teren pod park. Kup uprawnienia na teren do parku. Cholera, chyba się nie da kupić. Nie da się podnieść ceny za wejście. No nic, dobra. Będzie nam musiało to jakoś... Czy tu się da jakoś przesuwać mycho? O, tym się da. Zarąbiście, dobra. Witam wszystkim. Witam Niki. Witam... Replikator, a będzie jeszcze dzisiaj Agario. No będzie dzisiaj Agario, oczywiście. Dzisiaj zagramy Agario wspólnie, ale zaczynamy od naszej ulubionej gry Rollercoaster Tycoon. Teraz uwaga, ogłaszam event. Uwaga. Tą atrakcję nazwiemy... Pierwszym subskrybentem, ten subskrybent, który będzie pierwszy, będzie miał nazwę tej atrakcji, albo nie, damy subskrybentowi pierwszemu tą atrakcję dostanie pierwszy subskrybent, drugi subskrybent dostanie tą, a trzeci, jeśli ewentualnie by się zdarzył, dostanie tą. Tak jest. Albo jeszcze inaczej zrobimy, subskrybent dostanie tą atrakcję, a... Donaty SMS-owe, pierwsze dwa donaty SMS-owe dostaną jedną atrakcję, tą i tą. Tak, tak zrobimy. A potem jakąś inną atrakcję damy jeszcze. Jeszcze inną atrakcję później damy. Chyba trochę jest za cicho gra. Muszę ją chyba trochę podgłosić. Chciałbym słyszeć te ich tam... Nie, tutaj jest w systemie podgłoszone bardzo dobrze. Tutaj jest chyba niepodgłoszone coś. Tym się chcę przejechać. Chcę zobaczyć, jak to działa. Jezu, ale by to było mega. Ale by to było dobre. O ja. Czy to się obróci w końcu 360? Nie, to się chyba 360 nie obróci. A szkoda. Ale zarąbiste. Dobra. No dobra, musimy tutaj, nie wiem jaki jest cel tego dzisiejszego naszego parku, ale pewnie musimy po prostu go rozwijać, aż w końcu się zaliczy zadanie. Postawmy zatem pierwszy kiosk, albo jakąś inną atrakcję. Tutaj mamy jakąś taką dziwaczną karuzelę. Witam cię Białek 11, witam cię mój, jak się ty nazywasz? Followersie. Followujcie, bo ponoć ten... Twitch cały wysyła te followy. Potem followom wysyła maila, że zacząłem streama, chociaż mam 44 tysiące followów i jakoś tego nie odczuwam zbytnio. To jest chyba jakaś ściema.
Bo gdyby było tak, że wysyła wszystkim maila, no to chyba ludzie by sprawdzali, nie? I byłoby od razu więcej osób na live'ie, a tak jest mniej, ale to nic. Trzeba dłużej porobić live'y, nie można mieć wszystkiego od razu, pamiętajcie. W życiu nic nie ma od razu, trzeba wszystko mocno wypracowywać. A co to w ogóle jest za atrakcja? To jest jazda na jakichś karuzela z bykami. To jest karuzela z bykami, epicko, karuzela z bykami. No i postawiliśmy karuzelę z bykami. Będzie CSGO, będzie dzisiaj CSGO, tak jak wczoraj mniej więcej będzie. Te same gry co wczoraj. Mam dla was, jutro będzie o 16, bo wiecie, że live'y są codziennie o 16. W ogóle udostępniajcie, jeśli możecie, tego live'a, żeby przyszło więcej osób. Followujemy w ten sposób, że tam jest takie na lewo pod ekranem, jest takie serduszko. Klikacie takie serduszko, to jest za darmo. I tam się klika i jesteś followem i wyskakujesz na ekranie. I to jest za darmolcia. Udostępniajcie tego live'a, żeby było więcej nas. I pogadamy za chwilę o jakiejś historii. Jakąś historię wam opowiem. Staram się jakąś śmieszną wymyślić. Przypomnieć sobie. Wiem! Opowiem wam o żyłce dzisiaj. Dziś opowiem wam o żyłce. Przygoda z żyłką była epicką przygodą. Okej, mamy tutaj też pierwszy epicki jakiś stekowy bar. Patrzcie. Taki burger z takiego wikingowego, kurde, to byłby dobry. Taki byłby burger, to byłoby coś. Pam, 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 pam. I piczko od razu postawimy. Z Gagusia, dziękuję ci bardzo za donate'a, z Gagusiu. I z Gagusia dostaję w nagrodę za tego donate'a nazwę. Czekaj, która? Z Gagusia? Z Gagusia, słuchaj. Ty dostaniesz ode mnie w prezencie cytrynki, bo z Gagusia mi się kojarzy. Z Gagusia mi się kojarzy ze zgagą, a cytryna też mi się kojarzy ze zgagą. Jak wypijemy za dużo cytryny, to możemy mieć zgagę. Z Gagusia. Oczywiście zbanowały się donacje, no bo tak bywa. Z Gagusia, dziękuję ci bardzo za wspieranie mego kanału na brodę, no więc oczywiście... O, dzisiaj specjalnie, słuchajcie, nie używałem tego rano, jak się myłem, tylko czekałem na live'a, bo wiedziałem, że na live'ie sobie tego tyle nawalę na brodę, że rano nie muszę. I w tym momencie z Gagusia dla ciebie zaczniemy tak odtąd. Zaczniemy. Odtąd jest epicko. Mamy tutaj z Gagusia. Z Gagusia dostała od nas cytrynki i teraz będziesz sprzedawała cytrynki z Gagusia. Big Peter. Zagrasz potem w Minecraft na Quake'u. Nie, ja nie gra. O 18 jest live Seeda, wiesz? I jego takie... Pytaj. Ale dziękuję ci za donate'a. Big... Zapomniałem, kto to był. Big, jaki Big? Bo bardzo dobra nazwa na ten. Napisz na czacie twój nick jeszcze raz. Big co? Big. A Big jaki? Marysia znowu tutaj poszła. A dzisiaj postaram się wam ją pokazać. Elo, witam was bardzo serdecznie. Big Piger. Piger. I tak się nazywa ten bar. Otwieramy go. W ogóle bardzo jakoś pierwsze donate jakieś świetne. Ten ostatni donate niestety nie jestem w stanie powiedzieć kto to, bo nie napisał swojego nicku. Piszcie przy tych donate'ach swój nick. Ale elo, dziękuję wam za wsparcie. Dobra, 3 krople specjalnie dla was na moją brodę lecą, skoro już zadonate'owaliście. Powiem wam, że wczoraj nawet sobie nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak długo się całowałem. O Boże. Masz na kokodową brodę. Komodową podejrzewam, że chciałeś napisać. Mikro, dostaniesz w prezencie mikro. Już posmarowałem się tym.
Dostaniesz ode mnie mikro, dostaniesz ode mnie sprzedawcę kapeluszy. Będziesz sprzedawał kapelusze mikro. Proszę bardzo, mikro, oto twoje kapelusze, tylko muszę je dobrze odwrócić. I to będą się nazywały kapelusze mikro. Kapelusze mikro, mikro. Mikro, kapelusze mikro. I mikro, zaczniesz tu sprzedawać kapelusze. Zaraz wszyscy będą chodzili w twoich kapeluszach. Wszyscy będą cytryny z gagusia, debilu, a nie z gagisia. Z gagusia. Z gagusia, dyslektyku ty. Będą pili cytrynki z gagusi i big... Ej, ja jestem jakiś upośledzony. Big... Big Pigger to był. Big Pigger... Big Pigger Burger. Burger. Tak jest. I te osoby, proszę bardzo, mają ode mnie tutaj atrakcję. Zaraz zobaczymy wasze kapelusze w akcji. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyszliście dzisiaj na live'a. Jutro też jest live, codziennie są live, pamiętajcie. Drzwi nie chcą się otworzyć, gdzieś się coś zepsuło. I to jest oto nasze tutaj teraz zadanko, żebyśmy obczaili, co się nie chce otworzyć, co się zepsuło. Misja górnicza. Dobra, muszę zatrudnić większą liczbę mechaników. Zatem gdzie to było? To było tu? Nie, to było tu? Nie. To było gdzieś tu, gdzieś w statystykach ludzi. O, tu. Mhm. I to co jest? Statystyki, gości, status, gości indywidualni. Gdzieś to wczoraj znaleźliśmy. Ale to było tutaj na pewno? Nie, tutaj. Personel, pan nadzorski. To jest pan, który nas nadzoruje. Nazwiemy go... Pan, który nas nadzoruje, będzie się nazywał Tusku. I Tusku będzie tutaj wszystkich nadzorował. A teraz muszę zatrudnić... Zielony Zuru, Zielony Zuru. Jezu, tak długo się wczytywałem w tego donata. Zielony Zuru, słuchaj. Akurat teraz, w tym momencie, Zielony Zuru, zatrudniam pracownika. I ty będziesz tym pracownikiem. Dostaniesz pracownika. Zielony Zuru. Dziękuję ci bardzo za donate, Zielony Zuru. Zaskakujące powiadomienie muszę wyłączyć jeszcze kiedyś. Zielony Zuru, i teraz w tym momencie muszę ja ciebie spuścić gdzieś, tutaj. Zielony Zuru już pochpyla po tym. Zobaczmy, jak Zielony Zuru się zachowuje. Zielony Zuru. No, idziesz sobie elegancko z czerwoną skrzyneczką, Zielony Zuru. Robota w parku rozrywki, to musi być coś pięknego. Zielony Zuru. Na jakim kanale będzie live Seeda? Na stronie seedfriends.pl. Tam będzie live Seeda. Ja jeszcze na Facebooku o tym poinformuję. Bo teraz będzie miał nasz Seedek, ale zarąbiste. Będzie miał nowe konto. Ja mam to konto, a Seedek będzie miał nowe konto. I na tym nowym koncie Twitcha Seed dzisiaj poprowadzi live'a. Już jest to konto podpięte do strony, także jak tylko zacznie Seed live'a, to od razu będzie na stronie. Big Peter. Peter, Big Peter, a nie Big Piger. Boże. Ale dałbym sobie rękę uciąć, że byłoby Big Peter, przepraszam. Derp. No dobra, jak się sprzedajecie tutaj cytryny? Czy w ogóle ktoś was kupuje? Na razie jest jakby lekka posucha. Musimy rozkręcić ten park. Czy to jest zamknięte? Jesus, czemu to jest zamknięte? Otwieramy atrakcję. Ta atrakcja otwarta już zaczyna zarabiać. Park w tym momencie coś tam zarabia, ale generalnie nie jest najlepiej. Zróbmy tutaj jakieś kosze na śmieci i ławki. Śmietnik w kształcie won. Polskie tłumaczenie jest świetne w tej grze, ale jest zrobione przez fanów, dlatego też jest takie. Postawimy trochę tych koszy, bo jak jest dużo koszy, to oni tak nie wymiotują na ziemię. Nie wiem, co ma kosz wspólnego z wymiotowaniem, ale generalnie teraz, jak widzicie, strasznie dużo wymiotują. Musimy zatrudnić jeszcze kogoś od sprzątania, bo nie mamy ewidentnie pracownika od sprzątania. Dostałem jakby donata? A go nie słyszę?
Nie, Krystal, nie mam dzisiaj zamiaru nagrywać. Jednak wczoraj się fajnie ten live udostępnił na mój kanał, więc na ten mój kanał Drollcaster Live. I stwierdziłem, że nie będę jednak nagrywał, tylko po prostu będę udostępniał bezpośrednio. Bo to w sumie wczoraj zadziałało. Ale dzięki za przypomnienie. Dobra. Zielono. Zatrudniamy sprzątaczkę. Mechanik. Komik. A gdzie jest jakiś sprzątacz? Halo. O, jest. Dozorca się nazywa. Sprzątacz się nazywa dozorca. Czyścia. Kasia Czyścioch. Kasiu Czyścioch, sprzątaj rzygi. O, misja górnicza naprawiono. Już jest 71 followersów. Jesteście nieźli, dajecie radę. Tutaj mamy takie westernowe, fajne coś, tak jak trochę na Minewoodzie było. I ja teraz tutaj postawię jakąś atrakcję. Muszę tylko wyczaić jaką. Postawmy coś konkretnego tym razem. Jest jakiś park, o, takie diabelskie koło. Diabelskie koło będzie tu spoko, będzie można pooglądać widoki. I tym samym przyciągniemy też tutaj troszeczkę więcej. Ludzi, o, i... Nie, pomyliłem się. A, zarąbiste te kasy tutaj są. Zarąbiste są te kasy, odpalamy. I zaraz będziemy te ceny tego jeszcze rozkminiać, ale na chwilę obecną zaczyna się kręcić. Zaczyna się w parku kręcić całkiem nieźle. Aha, tu jest jeszcze pierwsza pomoc. Zrobimy takie bankomat. Wiecie co? Zacznijmy od bankomatu. Bankomat. Bankomat to dobra rzecz w parku rozrywki, ponieważ pomoże nam, żeby oni mieli więcej kasy, nie? Pomoże nam w tym taki bankomat. Tutaj jedzonko i picie jest otwarte, ale oni coś nie jedzą. Musimy im tu zrobić jakiś skwer. Zróbmy im tu jakiś skwer w takim układzie. Skwer, mam na myśli skwer, czyli taki park jakiś. Zrobimy taki park z ławkami. Tu postawimy coś ładnego, jakąś ozdobę. O, na przykład takiego konika możemy postawić, albo tego już, ten już gdzieś stoi. Ten byk mi się podoba, epicki jest byk. Dobra, postawimy byka. Sru, a tu można dwa byki takie postawić. Dobra, będą stały tak. Dobra, czadzior. I teraz zróbmy im tutaj jeszcze otoczkę. A już dokończmy to. Tu już nie mogę budować. Co tam u was, ludzie? Live jest o 18. Live Sida jest o 18. Pozdrawiam. Zielony Zygmunt. 10 zł, zielony Zygmuncie. No to teraz wysmarowuję pół brody. Dziękuję ci bardzo, zielony Zygmuncie, za wsparcie. Już się tutaj dla ciebie moja broda pielęgnuje. Patrzcie, te byki to są żywe byki i one zieją... To nie są pomniki byki, ja myślałem, że są byki pomniki. A to nie są byki pomniki, tylko one są takie zdenerwowane. Dobra. Ławki, gdzie są jakieś ławki? Nie ma ławek. O, są ławki, dobra, betonowe. Ło, ale zrobiste rzeczy tu można robić. Ależ będę to robił. Ławki są, tylko takie, ale fajne. Patrzcie, jakie ławery epickie. Postawimy tutaj park ludziom, to będą siedzieli na tych ławkach. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tu jeszcze jakieś latarenki zrobimy ze dwie. O, jeszcze tu i tu, żeby było tak w miarę symetrycznie. I tutaj też się da? Ej, jak się tutaj dało, to czemu się tu nie da? Bo tu jest teraz to i teraz będzie się dało. I teraz się to da zrobić, więc to się teraz da zalepić. Dobra, zalepiliśmy. Byki stoją na środku takiego parku. Nie wiem, jaki Zygmunt, ja czytać nie umiem, ludzie. Ja się stresuję, nie róbcie mi tak. W każdym razie, dzięki wielkie za wsparcie. Jak widzicie też w prawym dolnym rogu ekranu, mamy już 54 subskrybentów. Powiem wam szczerze, że jeżeli macie ochotę na przykład wypłacać mi, tak jak wczoraj chyba ktoś mi wypłacił 30 zł,
to bardziej się opłaca kupić subskrypcję, ponieważ ja z tej subskrypcji dostanę więcej pieniędzy, bo z tych SMS-ów to jest jakiś taki podział, wiecie, i ja nie do końca tego podziału, nie dostaję wszystkich pieniążków z tego podziału. Patrzcie, co to jest. Postawmy to. A z subskrypcji dostaję więcej, bo mam taką umowę z Twitchem, że dostaję więcej. No taka jest ozdoba taka, ale zaczyna nam się to robić fajnie. Tylko czemu oni z tego nie chcą korzystać? Halo, mam was tutaj postraszyć jakoś. Mam was tu zaprowadzić. Rancho płotek. Taki płot jeszcze tu możemy walnąć. I to jest nasz park w tej chwili. Nasz park zrobił się coraz bardziej elegancki. Zacznijcie tu z czegoś. O, zaczynają używać! Super! Zaczynają używać, więc jest jakiś postęp. Damy im tutaj do kupienia jeszcze. Czekajcie, toalety im tu zrobimy. Toaleta im tu będzie potrzebna. Jak tutaj mają te wszystkie jedzonka, to toaletę zrobimy. A tutaj zrobimy toaletę, nie będziemy wydziwiać. Toaleta open. Czy to się da otwierać? Nie da się. No i dobra, i nasz park się tutaj zaczyna, jak gęsto się robić zaczyna. Tu jest ta atrakcja i tu się zaczyna robić gęsto przy tej kolejce. I to jest bardzo dobry trop, słuchajcie. I tą kolejkę to trzeba w ogóle rozdłużyć jeszcze trochę. Nie może być taka krótka kolejka, musi być długa kolejka. Im więcej ludzi stanie w kolejce, tym więcej doczeka do końca. Czym nagrywasz i montujesz filmy? Znowu ja, Big Peter, przepraszam, tak, rzeczywiście nazywasz się Big Peter. Nagrywam filmy polskim programem, który nazywa się Action Mirrorless, a montuję Adobe Premiere. Takim zestawem ja robię filmy. Tak właśnie, tak to właśnie wygląda. Takim zestawem robię filmy. Kurde, postawiłem to gdzieś? Czy wy wiecie, gdzie ja to postawiłem? Bo ja nie widzę. Nieważne, postawimy tutaj gościa z armatą, żeby stał. I zrobimy jeszcze taki charakterystyczny dla Dzikiego Zachodu wiatrak wodny. No, zapełnimy tutaj to miejsce w ogóle, fajnie tak. Tu mam jeszcze ochotę zrobić coś takiego, patrzcie. Dzikie szaleństwo to będzie, ale... No, podnieś się. O, wiecie co? Zrobię taki płotek po prostu. O, takie, żeby sobie mogli przejść po tym po prostu. Lubię takie ładne robić rzeczy. Ale to w ogóle jest fajny teren, bo jest taki górzysty, nie jest taki płaski. Ja lubię takie górzyste tereny. Tutaj możemy zrobić też jakieś przejście. Tego kaktusa możemy usunąć. I możemy tu gdzieś zrobić przejście dookoła tej atrakcji. Niech sobie chodzą i oglądają, jak to jest, jeździć na niej, a potem niech jeżdżą. O. Ale ja nie wiem, jak się czuje Zygmunt. Dałem już 6 zł razem z wczorajszym live'em 12. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo wspierasz mój kanał. Bardzo się cieszę i dziękuję ci za to, że wspierasz mój kanał i że twoje 12 zł. Mogłeś to przeznaczyć na suba, widzisz? Mogłeś to przeznaczyć na suba. Byś był wyróżniony na czacie i byśmy mieli tego, ale tak czy siak te pieniądze do mnie idą, więc bardzo się cieszę i dziękuję. Okej, obróćmy to. Pieniądze pieniędzmi, ale my musimy tutaj upięknić nasz park. Zróbmy im tutaj jakąś takie, żeby się czuli też właśnie wyróżnieni, zróbmy im jakieś takie... Jebudu, takie coś, żeby już wiedzieli, że już dochodzą, już są blisko. Zaraz już będą jechali. Takie zarąbiste to zrobiliśmy coś. Kurde, postawiłem to znowu tu. Okej, okay. Park się rozrasta, tutaj trochę za mało. Tu jest ewidentnie miejsce na jakąś atrakcję. I teraz zróbmy jakąś dupną atrakcję, żeby tu była duża atrakcja. Duża atrakcja. Okej, okay. Mamy tutaj sporo jakichś atrakcji, kopalnia się nazywa jedna. Ale dobra, zaszalejmy i spróbujmy zrobić... Bo na razie tylko takie małe atrakcje, jak widzicie, tutaj mogę stawiać. No kurde. Cztery... Patrzcie, jakie to są inwestycje. Ta kolejka... A nie, to jest budowanie samemu kolejek, to ja nie umiem.
Wiecie, można te wszystkie, o to co jest tu zbudowane, można samemu zrobić, nie? W tej grze, ale to już trzeba się rozkręcić na tyle, żeby umieć to robić. A tutaj, czy tu nie ma gotowców jakichś? Czy tu nie ma gotowców? Wodną bym tu postawił im atrakcję, ale nie ma wodnej atrakcji. Dostępny projekt. O kurde, dobra. Walniemy tutaj jeszcze jednego rollercoastera i nazwiemy go Drollercaster. Musi, zawsze w moim parku musi być coś, co się nazywa Drollercaster. Ale muszę sobie znaleźć inny. Eku Games, dziękuję ci bardzo serdecznie za subskrypcję i dzięki tobie połowa zadania na dziś została wykonana. Dzień dobry, Eku, cześć. Nie pokazują się donaty z PayPala, ktoś mi napisał. O kurde, una momento. Ja, ale jak tak czy siak dostałem te pieniądze, ale StreamTip jest odpalony. Widzę twojego donata, rzeczywiście. Widzę twojego donata. Czemu się nie pokazują? Config. Powinny się pokazywać donaty z PayPala. Momencik, już to muszę sprawdzić. Momencik. Rzeczywiście widzę, że doszło do mnie, twoja złotówa do mnie doszła. Już to sprawdzam. Chyba, że się pojawiłeś. Jest twój donate, wiesz? Jest donate. Subcio live, fajnie, że zacząłeś streamować. Widzisz, pokazują się, albo się teraz zresetowało, nie wiem. W każdym razie doszła do mnie twoja złotóweczka, dziękuję ci bardzo i dzięki temu jesteś teraz pod moją kamerką. Jeszcze na następny live dodam jakiś dźwięk, żeby wyskakiwał, ale na razie nie wyskakuje, tylko się po prostu donate pojawia pod moim ryjkiem. I dzięki temu jest cały czas jesteś widoczny, twój nick i tak dalej. Więc donate PayPalem jest widoczny, tylko że nie ma dźwięku. Ale jakiś dźwięk ustawię, bo chyba mi to wypadło z głowy najwyraźniej. Dobra, zróbmy tu jakąś kolejkę. Kolejka EKG. Co? Czy gdzie tutaj się patrzy gotowe projekty, no? Kolejki chcę zrobić. Gotowe projekty. Dostępne projekty. Tutaj to otworzyłem ostatnio. Patrzcie, jak to wygląda. O w mordę. Czy ja właśnie tyle kasy wydałem? Nie. Ale czajcie to. To się nawet na mnie zmieści w tym parku. Kurde, ale by to było epickie. Dobra, musimy znaleźć coś mniejszego, bo to się w tym parku nie zmieści w ogóle. Ale coś takiego chcę postawić teraz. Chcę tak zaszaleć. Takiego czegoś jeszcze mamy projekty gotowe. O, i to już jest bardziej przystępne, wydaje mi się. Ale też chyba nudnawe, ale zaraz zobaczymy. O! Troszkę to jest chyba nudnawe, wydaje mi się, w porównaniu do... Ale jest alternatywą do tamtego. Wydaje mi się, że to może być spoko. Dobra, stawiamy to. Postawimy to tak tu zaraz przy drodze. Uwaga, 3,5 koła. 3,5 koła. Jest postawione. I już w tym momencie to odpalamy. Zaraz się tym przejedziemy. I tutaj zrobimy miejsce tylko na dojście do tego. Okej. Dziękuję ci w ogóle, Striker, że mówisz, że fajnie, że zacząłem streamować. Cieszę się, bo uczę się dopiero tego streamowania i na razie, i bardzo mi przyjemnie na razie. I mam zamiar na pewno robić to przez całe wakacje codziennie, o ile będę w Warszawie. Bo podejrzewam, że kiedyś gdzieś wyjadę. I uwaga, to jest taka Flintstone'owa wyrzutnia, zaraz się nią przejedziemy. Chcemy się nią przejechać, chcemy zobaczyć, co ona potrafi. Okej. Ludzie już tutaj wchodzą. Cześć, będziecie pierwszymi tymi gośćmi tej kolejki. Zaraz będziemy nią jechać. Coś mało wagoników ona posiada. Trzeba więcej wagonów dać, żeby się więcej ludzi mieściło. Tutaj się gdzieś dawało wagony. Wagony. Pojemność 6. Liczba pasażerów w wagonie nie da się zwiększyć, ale do dupy.
O kurde. Pojechali! Pojechali beze mnie! Jedziemy, jedziemy. To się tak tu odbija. O kurde. Co to robi? Tyłem? Fuck. Tyłem to byłby hardcore. Tyłem, czajcie? Ja wale. A, no, dobra. To jednak jest trochę straszne. O ja, i tutaj na dół. Teraz. Szczerze wam powiem, że takie dziwne. I już? O nie, tyle przejazdów to za mało. To za mało jest tyle przejazdów. Musi być więcej przejazdów. Cena jest tania. Cena tego jest tania. Ale gdzie tu jest liczba przejazdów? Kontrola. Weźmy 20 minut kontrolę. Ale kurde, musimy tutaj zwiększyć ewidentnie ilość przejazdów, bo... Bo to jest bez sensu. Minimalny czas oczekiwania, liczba okrążeń. Jest! Ludzie, no przynajmniej jest 3 razy, nie? Za taką cenę. Ej, prędkość można tu zwiększyć. Jedziemy, prędkość większą robimy. O kurde, większą prędkość, tylko żebym tutaj tragedii nie spowodował. Odcinek blokujący, liczba okrążeń, dobra. Bo wiecie, że tutaj tragedię można spowodować, wtedy jest fuck up generalnie. Ja cię kręcę. Dobra, zaraz zobaczymy jaka jest ta, bo ta prędkość była ewidentnie za wolna. Ej, to na tej też zwiększmy prędkość. Na tej też zaraz zwiększymy prędkość. Ale zobaczymy jak teraz to przy... A, jedzie drugi raz, dobra, prawilniacko. Na tym zwiększymy prędkość. Chcę tu zwiększyć prędkość. Tylko tu się nie da, to tylko na tych rollercoasterach dużych się da chyba. Na tym właśnie się da. No ale ten rollercoaster to jest ewidentnie rodzynek tego całego, tej całej imprezy. Przerwa w pracy. Gratuluję, ukończyłeś, jesteśmy i zrobiliśmy ten park. Proszę bardzo. Teraz wasza decyzja, jedziemy robić następny park, czy jeszcze ten rozbudowujemy? Jeszcze ten rozbudowujemy, czy jedziemy następny? Wiecie co, to jak teraz już zaliczyliśmy to zadanie, to ja sobie ten przyspieszę ją bardzo tu. Słuchajcie, zrobimy hardkorowo, zrobimy max. Liczba okrążeń 2. I ja się chcę tym karnąć teraz. I ja się chcę teraz tym przejechać. Jak ostatnio tym jechaliśmy na ostatnim live'ie. Ten rozbudowujemy, tak? Ten? Dobra, następny, o kurde. No i jest teraz problem, trzeba będzie chyba tego, zaraz zobaczymy. Jest następne okrążenie, słuchajcie, przy większej prędkości. Kolejka wjeżdża na górę. No jest trochę szybciej, tylko ja nie pamiętam jak było. Nie wiem czy to się jeszcze już zaktualizowało. Ale jest szybciej, wydaje mi się. Kurde, to jest niebezpiecznie, jakby się teraz urwała. Kurde, jest szybciej o wiele niż było. I dwa okrążenia są, więc zajadka. Były dwa okrążenia na takiej kolejce w normalnym parku. Nie no, zarobista jest ta gra, ja uwielbiam po prostu, ja tak uwielbiam parki rozrywki. Patrzcie, patrzcie jakie mordy zajawione, patrzcie. Okej, okay, będą wysiadać, a my się przejedziemy jeszcze raz, bo chcę zobaczyć. Zapraszam do obserwowania Michała, tak jest, followujcie mnie, już jest 100 followersów. Więc zaraz pobijecie, zrobicie dzisiejsze zadanie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj już jeden subskrybent do nas dołączył. Jest nas w tej chwili już 55 brodaczy. I w ogóle słuchajcie, wiem co zrobię. Wiem, że jest na razie 300 osób na live'ie, ale mam mały konkurs. Będę miał do rozdania 5 kubków. Będę miał do rozdania 5 kubków, tych kubków, które widzicie w lewym dolnym rogu, nie? 5 kubków mam do rozdania. I rozdam te kubki wśród subskrybentów. Więc jak teraz, jak chcecie wygrać taki kubek za darmo, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, a ja spośród subskrybentów rozlosuję taki kubson. I jeszcze może jakąś koszulkę dorzucę czy coś. O, tak zrobimy. Opłaca się, bo on jest droższy niż subskrypcja, tak mi się wydaje. Dobra, ta kolejka jest epicka.
Ta kolejka jest epicka i ona taka musi pozostać. A tutaj nie bójmy się, słuchajcie, ej, patrzcie, jaka kolejka się do tego zrobiła. Wiecie, co się robi, jak jest wielka kolejka i coś się sprzedaje? Podnosi się cenę. Widzicie, wydawałoby się, że takie niby nic, że takie, cholera, no, niby nic, a jednak ma strasznie dużo chętnych. Dobra, jaka jest ta decyzja? Kiedy live z Minecrafta? O godzinie 18:00 Seed prowadzi live'a z Minecrafta na stronie seedfriends.pl. Jest jeszcze do tego live'a trochę czasu. A potem, jeśli będziecie chcieli, ja mogę wrócić. Dzisiaj mogę dzisiaj zrobić live'a dłuższego. Jeśli byście chcieli. W ogóle w poniedziałek zaczynają się turnusy pierwsze. Jest pierwsza kolonia. Nie możemy się doczekać z Kajkiem. Mnie nie będzie na początku, ja będę na końcu. Co ten Kajko? Zrobić wam zdjęcie? Zrobię wam zdjęcie. Uwaga, piszcie teraz, bo ten, kto będzie pisał, to będzie na zdjęciu. Pisać, bo będziecie na zdjęciu ten, kto będzie pisał. Odliczam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, klik. Dobra. Na zdjęciu załapał się Krystal. Napisał: idiota, lubię placki. Krystal, ty ćwoku. Boże. Idzie na Facebooka. Wbijać na live. Idźcie teraz na Facebooka albo na Instagrama zobaczyć. Zobaczyć się, idźcie. Już koniec. Już koniec. Jest już zdjęcie, zaraz będzie na Facebooku i na Instagramie. A co to jest w ogóle za atrakcja? Ej, kurde, nieotwarta atrakcja. Wiecie co, trochę jeszcze tutaj dobuduję. Tyle, ile siada, tutaj dobuduję. Po czym... Jak już dobudujemy i... O, wiecie co, zrobimy tutaj do niej takie zarąbiste dojście. Nie no, co tu się tak, kurczę, robi? O, zarąbiste takie dojście mostem zrobimy do tej atrakcji. Także zachęcam do kupowania subów, ponieważ rozlosuję pośród subskrybentów, rozlosujemy kubki razem z Kupselem. Zachęcam was bardzo serdecznie do kupowania suba. Warto jest kupić suba, bo będę robił często jakieś konkursy, no i tą paczkę Minecrafta będzie miał subskrybent, także suba warto mieć zawsze. Jeśli ktoś nie ma pieniążków, rozumiem jak najbardziej. Nie namawiam. Kurde, i co ja teraz mam to wziąć na dół jakoś? Może? Okej. Okay. Podejrzewam, że z tym subskrybentem to jest więcej problemu z tym, że wy nie macie po prostu kont bankowych. Niż... Smaruj brodę, Ksylon! Już smaruję, tak jest, Ksylonie! Ksajkonie, już cię z wczoraj pamiętam, dziękuję ci bardzo za wspieranie mojego kanału. Już idzie smarowany do brądy. No i dla ciebie smaruję tą brodę, dziękuję ci za te 4 złote, za te 5 złotych, które wysłałeś, strasznie wspierasz mnie! Normalnie wczoraj, słuchajcie, zarobiłem 100 zł, rozumiecie? 100 zł zarobiłem. Stówę. Moja broda, dzięki wam, będzie miała tyle olejku, jak żadna broda na świecie. Pójdę teraz do fryzjera i powiem: fryzjer, patrz co się stało. A on powie: co? Zobacz, brodę mam taką. A on powie: jak ty ją to zrobiłeś? A ja powiem: no widzów mam, a ty nie masz i dlatego mam taką brodę. Ty patrzcie, ale zrąbiste. Czy to tutaj... nie. Nie. Tak. Tak. O kurde. Tu się mały problem zrobił. O, 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 o. Yeah.
La 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 la. La 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 la. Sarati. La la la. Zaraz muszę tutaj coś zrobić, bo tutaj jest cholera wyjście potrzebnie mi przestawić. O tak! Przestawiłem. Zaczynam sobie przypominać tą grę. Zaczynam sobie ją przypominać. Dobra. Dobra. Dobra, 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 dobra. Mamy takie zejście, żeby mogli schodzić i stąd, żeby mogli tak spływać tam. Ale coś na razie nie chcą spływać, dlatego my zrobimy im co? Zrobimy taki podstęp, słuchajcie. Robimy podstępa. Witam wszystkich, którzy przybywają na live'a. Siemaneczko, bawimy się w grze Rollercaster Tycoon. A live'y, jeżeli ktoś nie był na live'ie, to live'y są na moim kanale Rollercaster Live. Michał, kiedy show games? Na moim kanale Rollercaster Live coś chyba nagram takiego. Zrobimy, słuchajcie, bo co się robi, nie? Jak oni tu nie chcą chodzić, to trzeba ich do tego zmusić, nie? Więc co robimy? Walimy im tam punkt informacyjny. Ale gówno, przecież punkt informacyjny to jest rzecz, do której nie będą chcieli przyjść. Ale tu zrobimy punkt informacyjny. W ogóle nie korzystają z tych atrakcji tu. Kurde, ludzie! Ludzie, chodźcie! Z tych atrakcji nie korzystają. Ale jak im tutaj zrobimy coś jeszcze takiego, co będą chcieli korzystać z tego, to przyjdą. Sprzedajemy te, nie sprzedajemy tych, a to są zarąbista za... Tutaj musimy to postawić, dobra. Ciach. Odpalamy, 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 odpalamy. Muszę nazwać, właśnie, muszę nazwać suba. Muszę nazwać imieniem suba to, tylko zapomniałem, jak się sub nazywa. Subie, przypomnij się, już nazywam cię imieniem tutaj. Indiańskie pióro będzie teraz nosiło twoje imię. Indiańskie pióro. Ja te wszystkie parki oczywiście mam i ja ich nie wyrzucam. One jak się przechodzi te misje, to są i można sobie je rozwijać. Dobra, tutaj sobie upiększymy, zrobimy sobie upiększenie i zrobimy sobie takie upiększenie, że postawimy tu konia, albo nie. Postawimy tu takiego naganiacza bydła. Albo śpiącego takiego ty, śpiący taki typ tutaj będzie siedział za tym. Epicko, 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 jakie klimaciki, takie małe rzeczy, ja uwielbiam takie małe rzeczy. Dobra. I zaczyna nam się, tu zaczyna nam się, widzicie? I już i zaczyna się kręcić. Zaczyna się coś dziać. Już coś się dzieje, kurde. Czekajcie. Postawimy tu jeszcze... Jeszcze jakąś atrakcję trzeba im postawić. Tego nie mają. Piwo korzenne! Piwo korzenne będzie sprzedawane tutaj. I to dzięki temu piwu korzennemu ten ziomeczek... Dlatego dzięki temu piwu korzennemu ten ziomek tutaj leży. Widzicie? Rozkmina. EQ Games. Dobrze to nazwałem? Mam nadzieję. I hope so. Dobra. Teraz tak. Piwo tutaj będzie przyciągało, a tutaj musimy walnąć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która najlepiej będzie przyciągała wszystkich, ponieważ postawimy tu pierwszą pomoc. Zajebisty pomysł. Jak się ktoś skaleczy albo będzie chory, to będzie musiał tu przyjść. No bo po prostu będzie musiał. Dobra, jak wyglądają zarobki naszego... O kurde, jesteśmy nieźle w pupie, ale czekajcie, czy to się zwracać zaczyna? Tak, zaczyna się powoli zwracać. Dobra. Możemy jeszcze trzy... Będziemy robić tak, że będziemy wydawać wszystkie pieniądze i dopiero będziemy zmieniać park. Wydamy wszystkie pieniądze, zrobimy co możemy, żeby park rozwinąć. Czy to jest woda? Wow, tutaj możemy jak w SimCity. Dobra. Musimy tutaj przy... Co jest ci źle? Czemu ryczysz? Smutny. Czemu ci smutno? Kliknij tu, aby wybrać ele... O, czerwony. Czemu jesteś smutny? Muszę ci załatwić kolegę, tak? Proszę bardzo, kolega. Mechanik 2. Mechanik 2, jak się nazywa mechanik 2? Już jest 100 followersów! Już żeście zrobili połowę zadania, niebywałe. Pokaż Marysię. Marysi nie ma w domu teraz. Ona teraz przyjechała do niej siostrzyczka i ona lata z nią po Warszawie ciągle. A
Ale jak przyjdzie, zadzwonię do niej dla was. Dobra, dzwonię do Marysi. Bo jak ją tak bardzo chcecie, to ja ją do niej zadzwonię. Tego mechanika nazwiemy, jest zajęta. Ale pozostajemy na linii. Dzwoni. Nie odpowiada w tej chwili. Coś jest zajęta, ale za chwilę do nas oddzwoni zapewne. Eksplozja. Słuchajcie, co to jest? Osób na przejazd. Eksplozja? To jest taha. Eksplozja? A nie, patrzcie, tu są nazwy wasze. Epicko. No dobra, no. Co, park zarabia, więc chyba możemy jedynie jeszcze walnąć jakąś taką epicką atrakcję, tu i możemy kończyć z tym parkiem, tak mi się wydaje. O, tu jest jeszcze jakieś takie coś. Co to jest? Też trzeba byłoby samemu budować, to tego nie chcemy. Ale... followy, nie martwcie się, followy są z lekkim lagiem, także spokojnie. Tak, followy się z lekkim lagiem wpisują, więc spokojnie. Wasz follow na pewno się zaliczy, tylko po prostu musicie chwilę poczekać. Ja dzisiaj też dałem followa jednemu streamerowi i też chciałem zobaczyć właśnie z jaką prędkością to jest. I ten follow był po jakimś 20 sekundach dopiero. Także to jest norma. Dobra, słuchajcie, stawiamy tutaj jakąś kolejeczkę. Ile to kosztować będzie? Ile to będzie kosztować? O, patrzcie, zablokowane jeszcze. Nie dobrze, nie dobrze. La 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 la. Hamburgery jeżdżące. O, tu mamy całkiem niezły. Ale tu jest drogie coś. O Boże, jakie to jest wielkie. 21, 9 tysięcy. Nic taniego nie ma. Nic nie ma taniego. Kurde, do dupy, że nie ma nic taniego. Chciałbym postawić jeszcze jakiegoś rollercoastera jednego. A tutaj nic nie ma. Dobra, to walnimy takie małe rzeczy, słuchajcie. Postawiam jeszcze tutaj trochę takich mniejszych rzeczy, bo tutaj to koło młyńskie nie ma za bardzo brania. Trzeba mu pomóc. I jedziemy z koksem w takim układzie. Dam, 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 daram, dam, dam, bam, 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 bam. O, dzwoni Marysia. No cześć, kiedy będziecie? A bo ja mam live'a i strasznie się o ciebie pytają wszyscy. Nie, że chcą, żebym ci pokazał, ale ciebie nie ma. Ja... No wiem, to powiedz teraz na 3-4 pozdrawiam wszystkich widzów. Dobra, powiedz tak. Uwaga, 3-4. Pozdrawiam wszystkich widzów. No i wracaj jest bezpiecznie. To trzymaj się, na razie, papa, papa. No widzicie, no one są teraz gdzieś w mieście, latają i coś robią, a ja siedzę i robię live'a, ale pozdrowiła was. Także tego. Ale fajne tutaj to. Dobra, postawmy jeszcze więcej kolejek. Ole epickie. Ale epickie, tutaj. A nie, my już mamy tą kopalnię, no właśnie, kurde. Mówię, co mi to przypomina? Chciałem postawić tą samą atrakcję. Dwie takie same atrakcje, to byłoby złe. No co możemy tu jeszcze postawić takiego, no? Tutaj jeszcze coś jest chyba do postawienia. To? Postawiłem już to?
Nie, nie postawiłem tego. To jeszcze to postawimy im tu. I w ten sposób sprawiliśmy, że ten park zacznie zarabiać. Jak to wyjście zrobić, żeby było fajnie? Okej. O. Czadzik, czadowo. Jest. Elegancko. No dobra, temu parkowi chyba bardziej się pomóc nie da, niż pomogliśmy. Zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby to wszystko śmigało. I śmiga, i zarabia. Tak mi się wydaje, że zarabia. Tysiąc, jest milion, milion, osiem, pięć, siedem, pięć, dziewięć, sześć. Zaraz zobaczymy, czy zarabia. Damy chwilę teraz temu parkowi, żeby... I teraz mam chwilę, żeby z wami pogadać. Kto mieszka nad morzem, pisze. Postaw dom strachu. Jest tutaj dom strachu? Na pewno jest gdzieś dom strachu, tylko czy teraz mamy możliwość postawienia dom strachu? Bo nie wiem, czy jest. Gdyby był dom strachu, to najprawdopodobniej bym go postawił już dawno. Ale chyba nie ma. Tutaj nie mamy domu strachu, a dom strachu na pewno jest gdzieś indziej. To już postawione, to już postawione, dobra. Zmieniamy park. Na pewno chcesz wrócić do... Tak, tylko zapisać najpierw chcę. Zrób inny park, please. No jedziemy. Ten zrobiliśmy. Teraz potrzebujemy zrobić taki park. Wow, jakieś wyścigówki to są. Wow! To będzie niezłe, coś czuję. Aha. Super. Mamy park, gdzie główną atrakcją jest takie coś. Coś, co się jeździ autkami. I to jest ta atrakcja. Szczerze, to w żadnym parku nie lubiłem takich rzeczy, bo one zazwyczaj działają w ten sposób, że się... Nie samemu kieruje, tylko ktoś że to jedzie samo, a ty tylko możesz kręcić, nie? I to mnie zawsze dobijało, że ja nie mogę tego używać. No dobra, ale do tego widzę, kolejka jest całkiem przednia i w ogóle tak właśnie wygląda taka atrakcja w Disneylandzie, dosłownie taka sama kolejka jest. Okej, okay, zróbmy mały, na początku zróbmy małą dziwną rzecz, mianowicie walnijmy to za mało pieniędzy, albo inaczej, Tak, walnijmy to za mało pieniędzy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale spróbujmy. I co teraz możemy tu postawić? Czy mamy jeszcze jakieś inne rzeczy do podnoszenia? Oczywiście musimy zacząć od kanapek. Tu widzę, że piszecie Agario. Co, gramy w Agario? Gramy w Agario, chodźcie, kurde, gramy w Agario. Mi się chce teraz w Agario pograć. Jak już to zrobiliśmy jeden park, będziemy robić na live jeden park, tak, o, myślę. Dobra, lecimy do Agario. I teraz tylko słuchajcie, powiedz mi właśnie, Krystal, jak to Agario, no, żeby to działało, powiedz mi. Bo tam trzeba coś, mówiłeś wczoraj, że tam muszę przez jakiś link otworzyć, tak? No to wchodzisz w ustawienia Google Chrome. Poczekaj, zmienię sobie tylko... Nazwę Twitcha. A ty możesz zmieniać przez Mubota Twitcha? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem zbytnio. Nazwy gry, w jaką gram, czy możesz zmienić przez Mubota? Zaraz sprawdzą. Chyba tak pisze. Okej. Okay. To podaj mi jeszcze ten link, Krystal, tylko jak możesz. Co, muszę przez niego wejść, żeby z widzami zagrać.
Ty musisz najpierw rozszerzenie pobrać. To wchodzisz w ustawienia Google Chrome. No. I jak masz ustawienia, to rozszerzenia potem. I pobierz więcej rozszerzeń. No. Szukaj w sklepie. No i tutaj wpisujesz agar.io. I szukasz agar.io browser. No i potem pobierasz i automatycznie jak pobierzesz, to będziesz miał w grze. Ale nie mam tej wtyczki. Agar.io i nic. Agar.io. Agar.io. Żeby nie było, no że tak, właśnie nic nie ma, nie znalazłem. Żadnych rozszerzeń? A nie, rozszerzenie. Czekaj, agar.io. Czy to jest aplikacja? Agar.io server browser. Aha. O, mam. Agar.io Server Browser. Dobra. Dodaj do Chrome. Dodaj. Okej, okay, no dodałem. A teraz wbij w agar.io. No wbiłem. Wbiłem, jestem, no już wam pokazuję to agar.io. No, mam. I co teraz? Poczekaj, bo ja nie widzę na tym na live'ie. W razie mam ciemne. I teraz w to do ustawień, tam gdzie masz ustawienia. No tam jest gracz i po prawie masz takie ten. No mam, no, jestem. No i wchodzisz w to i bierzesz Europę, wybierasz, żeby oni wybrali Europę. No wybieracie Europę, drodzy widzowie, no i? Wpisujesz swój nick. Jak my się nazywaliśmy wczoraj? Brothers? Brothers. Bo tak. Brothers. No, Droll Brothers. No i masz już tutaj te swoje IP i wysyłasz na ten. Okej. Okay. Ajba. Wbijać. Tam podłap to IP. Kliknąłem tylko grać i dupa. Dupa. Nie gra? Nie. Biorę grać i mam biały ekran. Co może chodzić? I normalnie działa. To jeszcze raz spróbuj, bo tak różnie bywa. Czasami jest tak, że wszyscy znajdują się w lewym górnym rogu. Ale wybierz jeszcze raz serwer Europę. Dobra. Bo tak to jesteś na tym samym. To niżej. Europa i tam. Wybierz na przykład Rosję i potem znowu Europę. I będziesz na innym serwerze. Dobra. I powinieneś widzieć kulki obok ciebie. No właśnie, nie widzę ich. O, czekaj, teraz widzę, dobra, teraz no, widzę. No i teraz powinno działać. Więc a jak ludzie nie macie tego rozszerzenia, to po prostu jak macie te top 10, to szukajcie po Europie te Tiny Bubble Team i on będzie pierwszy. Dobra. Droll Brothers. Drolly, pomagajcie mi. Wy nazywajcie się coś tam Brothers. O kurde. Jedziemy z tym. Jak coś, jeżeli chcesz oddać masę, to jest W, a jeżeli chcesz się rozdwoić, to spację. Wiem, to już wiem. Dobra, dziękuję ci bardzo. Elo, witam wszystkich. O kurde, co ja zrobiłem najmądrzejszego? Ale unik epicki. O, świetny unik. Dobra. Droll Brothers nie daje za wygraną. Dawajcie tutaj do mnie. Wbijajcie. Będę w prawym rogu, dolnym rogu mapy. No nie, RZCW mnie owaliło. Jestem taką małą kijanką, a oni mnie chcą zjadać.
Nie działa, piszą. No trudno, no to wczoraj mnie znaleźliście bez tego IP, więc teraz też dacie radę. W każdym razie gram na Europie. Zjadamy Gimpera. Chlup. O, ale dobrze mi poszło teraz. Fuck you. Kurde, nie. Ależ byłby lód. Ale się zbierają. Ja nie mogę. Trzeba pamiętać, żeby zbierać tą masę jednak. Kochani, co tam z moją brodą? Coś nie chcecie smarować mojej brody dzisiaj? Się zjednoczyłem, więc jest większa masa. Czy to jest gracz? Taki bez nazwy? Ajku, co ja najlepszego znowu zrobiłem? Dobra. Gramy, wijać. O kurde, rozwaliła mnie mina. No i teraz wszyscy będą chcieli mnie zjeść. Ja cię kręcę. No nie. O Boże. O Boże, jestem już po mnie. O. I Droll Brothers stał się tym, kim był na początku. Czyli małym, malutkim nikim. Tak, wszyscy mają ochotę zjeść małego Droll Brothersa. Nie dam się łapać te małe. Czekaj, zawsze się zastanawiam, kim są te małe. O, jednoczymy się, dobra, zbieramy siłę. Droll Brothersi. Można rosnąć cały czas jedząc tylko i wyłącznie te małe. Nie trzeba się skupiać na atakowaniu innych, tylko jak jest pusto, patrzcie, na przykład tyle jest tego tutaj lutu. Zjadamy ten lut i zjadamy teraz ten lut. O tak, i rośnie masa bez problemu. Można stać w miejscu, czekać aż się zespawni i tak po prostu farmić. I tak sobie farmimy. Aż ktoś podjeżdża i wtedy go chcemy zaatakować i zawsze na tym stracimy. Proszę. Dobra, chodź, goń mnie. Ja będę jadł masę. O, tam jest jakiś Rosjanin. Powiększ... Łapać! Jest! No i co, teraz mnie zjesz niby? Nie jesteś w stanie, a jak zjem tego... O, w mordeczkę. Uciekać. Nie. Między tymi minami przejadę? Przejechałem. O matko. O kurde, przestało się mną interesować i ta Albania mnie goni. Kurde, ludzie, dawajcie, wbijać. Jaki licznik mam włączyć? Włącz licznik punktów. No jest, na dole. A, zasłaniam wam go. Mam 490. Kurde, no. Mam, pod chudem jest. Nie widać go. Kurde, dawajcie, gramy.
Gramy w to, rozwijamy się. Gdzie wy jesteście, ludzie? Wczoraj mniej więcej osób znalazło. Chodźcie, wbijać. Podaj jeszcze raz IP, bo jakoś się tam... Jak dopiero umrzesz, to podaj. Jak umrę, no. A. Nie. Jaki straszny. A muszę wam podać IP, bo nie, sam nie będę grał, poczekajcie. Już to robię, ale jak mam podać to IP? Słuchaj, gdzie ono jest? Escape? A nie, jak zginę. No tak, jak zginę. Teraz jak zginiesz, no. Big Albania, dopiero był taki duży, a teraz jest taki mały. No i łyknął mnie taki mały! No dobra, mam za to IP dla was. Masz, złap to IP też. Jak coś zaraz wbijam do ciebie. Dobra. Ciśniemy Wagario. Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'ie. Bardzo się cieszę, że wpadliście, kochani. Zbieram na brodę, są SMS-y. Można kupować donaty. Za SMS-y można mnie followować. Zadanie na dzisiaj jest 200 followów. Można subskrybować. Będę rozlosowywał kubki wśród subskrybentów. Pamiętajcie, że live'y są codziennie o godzinie 16. Codziennie o godzinie 16 zapraszam do mnie na live. Zacząłem streamować, bawić się live'em, coraz bardziej mi się to podoba. Całkiem fajną atmosferkę udaje się tutaj zbudować. Staram się zrobić takie radiowe, będę się starał zrobić takie radiowe live'y. Radiowe live'y takie, jakby to było radio. A kurde, na pewno teraz zginę. Przeżyłem to, jest dobrze. Przeżyłem to, jest dobrze. Słuchajcie, także wbijajcie codziennie o godzinie 16 na moje streamy. Dzisiaj o godzinie 18 live'a ma jeszcze Seed. Jest 17.13 i dzisiaj o 18 live'a ma Seed na stronie seedfriends.pl. Nie na tym koncie, tylko na stronie seedfriends.pl. Także zachęcam was też bardzo serdecznie na live'a o dzisiaj o 18. Kochani, bawimy się w Agario, wbijajcie na ten serwer. Link macie podawany na czacie i bawmy się razem. Droll Brothers. Droll Brothersi, dołączajcie. Muszę się napić wody, napić wody. Radek Brothers! Cześć Radku, zbieraj, zbieraj. Masz. Kurde, zjadłem cię, no. Przepraszam, byłeś za mały. Po prostu jestem taki duży rekin, że jak otworzyłem, to nie zauważyłem. Otworzyłem paszczę, zjadłem cię, nie zauważyłem. Nie działa, nie no, Radek działa. Radek jakoś, Radkowi się udało dołączyć, więc... Powiedzmy, że działa. Gonimy tutaj Sira, ale Sir się tutaj ładnie broni. Ale my go tu zagonimy do w kozi róg. O kurde, teraz się może troszeczkę nam sytuację odwrócić. Bond. I... Patrzcie, zagonię go w róg. Zagonię go w róg. I co teraz zrobimy? Jest, łykaj, jest! Uciekł mi połową, ale mam część jego. I teraz patrzcie, u góry jest różowy, którego mogę zaatakować. Jest! Epicko! Dobra, wjeżdżać do mnie, bo jestem już duży. Jestem duży, jestem bardzo duży nawet. Wow, urosłem. Droll Brothers urósł. Jajku, gonią mnie jakieś giganty! Tak się to szybko skończyło. Co jest, że wy nie możecie wbić? Możecie wbić, bo na pewno, bo jedna osoba była, więc jesteście na bank. Poland. Poland. No dobra, zjadł mnie. 6200 graczy jest na tej Europie. O matko. Gramy, gramy, kochani, gramy. Wbijać tutaj do nas na serwer i ciśniemy. Stworzymy potężną armię. Brodaczy. No, chodź Boguś. Chodź Boguś z BMW. Jest! Janek Brother! Cześć Janek, tylko się nie zjedzmy. Janek, trzymajmy się razem, chodź na dół.
Chodź na dół, Janek! Dobrze, 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 dobrze się kitra. Bronię go. Kuźwa, Janek, dlaczego się dałeś zjeść? Kuźwa, no. Ciężko jest tutaj teraz grać, jak jest tylu ludzi. Big Albania. Boguś. Dobra. Zbieramy, zbieramy, jemy, 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 jemy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Witam wszystkich kochani, którzy przybywają na live'y codziennie o 16. Pamiętajcie, powtarzajcie, udostępniajcie te live'y. Na live'ach gramy w różne gry. Na live'ach gramy w różne gry oprócz Minecrafta, bo Minecrafta gramy co piątek o godzinie 18 i gra go Seed. I dzisiaj właśnie zaraz zaczyna live'a Seed na stronie seedfriends.pl. Jeszcze będę was o tym informował, także spokojnie. Ale na razie gramy sobie tutaj. Live jest świetny. I potem po live'ie Seeda, jeżeli będziecie chcieli, mogę do was wrócić. Mogę do was wrócić. Oj, Boguś, no i master grałeś się, Boguś. Agar YouTube. Macie biały ekran, być może jest za wielu graczy tu teraz. Jest, połknąłem Minecrafta. O nie, o nie, o nie, jak oni się zjednoczą, to może być problem. O kurde, no i mnie łyknie. Uciekam mu, uciekam mu, uciekam mu, uciekam mu. Okej, dobrze, że się nie rzucił na mnie, tylko na tamtego. Ach, cholera, dobrze się zorientował. Gogi. Gogi. Dobra, zbieramy. Muszę włączyć nutę na nowo. Dobra, ja sobie teraz tutaj elegancko farmię. Rozszerzenie się nazywa Agario Server Browser. Pozdrawiam kochani wszystkich, którzy znajdują się na live'ie. Followy, followy, followować, co jest? Mało followów, 130 followów dopiero. Wczoraj było już 200 followów. Wczoraj to w ogóle było 400 followów, także masakra. Kochani, chyba czas na historię, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że teraz byłoby najlepiej, gdybym właśnie opowiedział wam historię. O kurde, jest tam niezły młyn. Wszyscy się rzucą na tych małych, ale... Nie! Chciałem zrobić unik, ale nie wyszło. Followować, kochani, followować, subskrybować, no i mam ochotę wreszcie użyć olejka. Gdzie są SMS-y wasze? Kupujcie, kupujcie sobie donaty. Będę was pozdrawiał i smarował moją brodę na waszą cześć, kochani. Pieniążki się przydadzą, także wspierajcie kanał. O kurde, no. Dobra. Michał, mam całą białą... Dobra, słuchajcie, zmienimy w takim razie serwer, żeby... Zagrajmy w Chinach. Nie, tam jest, czekajcie, w Europie jest 62 tysiące graczy, to bez sensu. Chodźmy do Chin. Chiny. Chiny bardzo lagują, więc proponuję Rosję. Rosję, dobra, tu jest 12 tysięcy w Rosji, to Rosja. Rosja i IP do Rosji to jest to, nie wiem o ile to jest to IP, no ale powinno to być to, dobra, i gramy. I gówno, nie działa Rosja. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz, Europa, Rosja. Ej, w ogóle mi teraz żadne serwery nie działają, no. Właśnie mi tak samo, przepełnione są chyba. Chyba są przepełnione serwery. Chyba w Agario nie pogramy. To co, idziemy na CS-a? Nie pogramy. Wywaliło.
Nie chcecie iść na CS-a, no dobra. Ale też jednocześnie nie pogramy w to, no bo nie da się wejść, patrzcie, nigdzie, żaden serwer nie działa. O! Zadziałał mi, USA Zachód mi zadziałało. Ty, ten USA Zachód mi działa, może tam, co? Ale zaraz, to jest jakiś w ogóle random. Oceania, Rosja. No come on, Rosjo, zadziałaj. Wiesz co, bo trafiłem na USA. No. I mam akurat tam, gdzie zaczynają, tam, gdzie jest bardzo mało graczy i tam jest IP, potem ci na TS-ie. Spróbuj o w to wejść. Tak jest. Już, pokaż. No właśnie wiem. Ale to jest możliwe, że to jest takie? No, wszyscy kundą zaczęli, bo było dobra, dużo... Dobra, słuchajcie, wbijajcie do to pod IP. Prostszego IP chyba nie da się mieć. Jeśli to jest IP, to... ja nie wiem. Chyba otworzyli nowy serwer na szybko, nie? No tak. Działa ci? No mi działa, latam. Buslat jest u ciebie pierwszy? Poland. No, Poland to inny serwer. To jest. Czyli to są randomowe po prostu serwery. No. Dobra. Dobra, kochani. Kuźwa, zagraj w Lego. Mam Polskę. Ty tam moderuj, a nie graj w grę. Słuchajcie, idziemy jakąś inną grę pyknąć, bo powiem wam szczerze, że to Agario coś się zalagowało na maksa. Pora chyba na NBA, wiecie? Pora zagrać w NBA, ponieważ zaraz zresztą zaczyna, Seed zaczyna live'a za 30 minut, więc zagram... Czekajcie, czy ja w ogóle zdążę zagrać ten jeden meczek w NBA? Ja chyba nie zdążę. Bo ja muszę zejść z kompa Seedowi, o 18 ma live'a, nie? Coś bym pyknął, tylko właśnie zagrałbym sobie, nie wiem, czy meczyk w CS-a. W CS-a bym sobie zagrał, gram w CS-a, słuchajcie. Mam ochotę zagrać w CS-a. Mam ochotę chyba zagrać w CS-a. Przed live'em Seeda jeszcze byśmy zagrali jedną rundę w CS-a. Czy mam ochotę zagrać w CS-a? No mam ochotę, no mam, ale z jednej strony tak średnio też. NBA czy CS? Co wolicie? Ghost Recona mi się nie chce. Lego mi się nie chce. Dobra, nie ma na co czekać, nie ma co czekać. Gramy w NBA. NBA gramy w to. Zagram sobie jeden mecz, pokażę wam trochę, wyboostowałem postać ostatnio. I naprawdę się spoko tą postać teraz już gra, tą postacią. Zmienimy sobie tylko jeszcze tytuł live'a. NBA 2K15. NBA 2K15 i jedziemy sobie meczyk w NBA, słuchajcie. Kto nie wie, to ja generalnie zacząłem streamować od tej gry. I w trakcie teraz tutaj tego meczu opowiem wam może jeszcze jakąś historię. Jaką będziecie chcieli. Pogadamy sobie generalnie, bo w trakcie tego meczu nie będzie jakoś bardzo też... aha, przechwytywanie jeszcze muszę zrobić gry. Właściwości, odśwież. NBA, ok. I ciach, dobra. No i jesteśmy w NBA. Kochani, skomentuję dla was dzisiaj jeden mecz z NBA. Co wy na to? Skomentujemy dzisiaj sobie jeden mecz, zagramy tylko jeden mecz i potem o 18:00 Seed rozpocznie live'a, więc ja muszę zejść z kompa, żeby Seed musiał na niego wejść. 138 followersów. Bardzo fajny wynik. Bardzo fajny wynik. Pokonaliście wczorajszy rekord, dzisiejszego jeszcze nie. Jeszcze jest jeden subskrybent do dzisiejszej misji subów.
Cogame, Cogame, nie wiem co to jest Cogame, sorry, nie wiem co to jest Cogame, gram w NBA, ja nie gram w żadne gry Cogame, gram w NBA mojego, słuchajcie, bo ja uwielbiam tą grę, zagram jeden meczyk, skomentuję go dla was, postaram się go skomentować niczym komentator sportowy, postaram się to zrobić. I słuchajcie, mecz będzie z... Czekajcie, z kim by to zagrać, żeby wam się to podobało? Nie, to jest dobra, to jest dobry zespół. New Orleans Pelicans. Zagramy z nimi. I kochani, to będzie ostra walka, ponieważ to już jest trzeci mecz, który będę grał i to jest tak, że jak się dwa mecze wygra z rzędu, to ten trzeci mecz jest strasznie trudno wygrać. Więc będzie tutaj walka o to, żeby ten mecz wygrać i myślę, że będzie na pewno potrzebne skupienie i na bank będą emocje, więc kochani, sprawdźcie NBA, ja pokażę wam NBA, a sprawdzicie, czy wam się podoba, bo to jest gra, uwierzcie mi, naprawdę bardzo emocjonująca. Jak się gra taki mecz, w którym dwa zespoły są bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o poziom, to emocje sięgają zenitu i czasami siedzę, sam w to gram i naprawdę jaram się niebywale. Jak tylko słuchajcie, zastanawiacie się, czy kupować suba, to od razu mówię, kupować suba od razu, nie zastanawiacie się nawet, ponieważ uwierzcie mi, że będę z subami prowadził sporo interakcji, może nawet jakieś spotkanie uda mi się zrobić, więc warto kupować te suby, bo może zrobimy specjalne spotkanie jakieś gdzieś w Polsce i w ogóle dużo różnych interakcji z subami, no i subskrypcją wspieracie mój kanał jakby najbardziej. Donacje, SMS-iki jak najbardziej też, ale suby również się przydadzą. Dobra, kochani, więc zaczęliśmy ten mecz i teraz tak, mój zawodnik i proszę bardzo, pierwsza akcja, to jest faul w ataku drużyny przeciwnej, więc w tej chwili przejmujemy inicjatywę i będziemy w tej chwili starali się doprowadzić do tego, by pierwsze punkty w tym meczu były nasze. I zaczniemy tutaj robić małą roszadkę, może zrobimy jakąś akcję jednak organizowaną. Piłka idzie do Oladipo, Oladipo próbuje sam, a ja zagram do centra i zobaczymy, co zrobi Gordon. Czy Gordon oczywiście odegra do mnie, a ja próbuję za trzy i nie ma trójki w pierwszym meczu, więc ta akcja bez punktów. Idzie kontratak, drużyny przeciwnej, ja będę skakał do bloku, ale nie udało mi się, przeskoczyłem ten blok. I teraz Davis przy piłce, rozgrywają atak pozycyjny, czy to jest w ogóle w koszykówce atak pozycyjny? Chyba nie ma, ale w każdym razie, no może i jest, chyba jest. W każdym razie mam na myśli takie po prostu powolne rozgrywanie akcji i drużyna przeciwna teraz rzuca. Jest z punktem, więc tak jak spodziewałem się, New Orleans Pelicans zaczynają od punktów. To będzie trudny mecz, będzie trzeba wygrać trzeci mecz z rzędu, nie będzie to łatwe, ale postaramy się tego dokonać. Postaram się dla was komentować to spotkanie niczym komentator sportowy rodem z telewizji. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, oczywiście żadnym komentatorem nie jestem, ale jakieś podstawy aktorstwa posiadam, więc może mi się uda. 4 sekundy do końca, czy uda mi się zdobyć punkty? Jest! Niestety nie ma nawet zbiórki, ani punktów. Mój wjazd nie został po prostu zaliczony jako ten punktujący wjazd. Uwaga, jakie podanie na obwód. Czy będzie rzut za 3? Na szczęście nie. Nasza obrona zwariowała totalnie. Gordon to jest zawodnik, który umie rzucić za 3. Evans to jest w ogóle gwiazda. No i teraz piękna. Ale na szczęście pudło spudłował, cały czas jest 2-0, cały czas jest w tym spotkaniu 2-0. Spokojnie, uspokójmy. Harris, podaj do mnie, Harris, ja rozegram. Nie chcę tej akcji grać, tą akcję ewentualnie zagramy na centra typowo, podanie na centra i Harris niestety został wypchnięty. Rzut za 3 z bardzo niewygodnej pozycji, jest! Śliczna trójeczka siadła z bardzo niewygodnej pozycji, więc jest naprawdę ciekawie, ponieważ z takiej pozycji trójki jeszcze mi się chyba nigdy nie udało zdobyć. To było bardzo daleko od linii 3 punktów i taka trójka siada bardzo rzadko. Jak widzicie, na moich rękach pojawiły się tatuaże, to jeszcze na pierwszym live sobie tatuaże zrobiłem. I teraz jest tutaj pięknie z odchylenia Davis. Punktuje drużyna przeciwna, prowadzi jednym punktem, ale my nie będziemy teraz, nie pozostaniemy dłużni i znowu zagramy tutaj akcję na centra. I co tym razem zrobi center? Co zrobi nasz center? Nasz center próbuje oddać strzał i pięknie trafia, nie zalicza nam asysty, ponieważ center jeszcze zagrał piłką, więc Harris nie daje nam asysty, ale zdobywa punkty i mamy 5-4 w trzeciej minucie tego spotkania. Pięknie się to wszystko zaczyna. Zobaczycie, jak emocje sięgną zenitu pod sam koniec, kiedy każdy punkt będzie się liczył i piękny przechwyt przeze mnie, prawie się udało.
Holiday został zmuszony do tego, by biec po piłkę, ale teraz pięknie na pick and rollu zagrali i jest blok naszego zespołu, podaj. Oladipo to jest świetny zawodnik, z którym świetnie mi się współpracuje w tym zespole i niestety tylko za dwa, ale jest pewne punkty, zdobywamy pewne punkty. Więc tak, udało się zdobyć pełne punkty. Znowu drużyna przeciwników rozgrywa i chcą chyba zrobić teraz szybkie punkty. Jest rozegranie, czy będzie rzut za trzy? Nie, jeszcze tu Evans musi holować tą piłkę. Holiday. Ściągają mnie do tyłu, żebym nie mógł teraz pilnować środka i robią wjazd. Będzie rzut. Nie ma punktów. Idziemy w kontrę. Harris, ty się chyba nazywasz. Zagrajmy teraz, uwaga, teraz gramy my, uwaga, i niestety muszę wycofać piłkę, do dupy, Oladipo, podaj, nie szalej, wjazd, wjeżdżam, podanie, fuck it, trafże to, co za typ, takiego podania nie zagrać. Nic nieważne, stało się jak się miało stać i Holiday wjeżdża i niestety zdobywa punkty. Jest, no jeszcze wygrywamy jednym punktem, ale no jakby widzicie, że Pelikany nie dają tutaj za wygraną, starają się cały czas punktować równo tak samo jak my. Trener zdejmuje mnie na ławkę i teraz będę wchodził z ławki. Nie, jestem wpuszczony dopiero w drugiej kwarcie, w czwartej minucie jest 17-14, czyli sytuacja jest dobra nadal dla nas, ale w drugim jest przechwyt z mojej strony i będzie dla was, kochani, Tak jest, asysta, tak zwany layup, prosto pod Oladipo, on pięknie wykańcza i mamy zdobyte punkty, więc odchodzimy na prowadzenie. W tej chwili już nie umiem liczyć, ale chyba coś koło 5 punktów, ale nie, niestety teraz popełniam błąd w obronie, puszczam, nie wiem kto to jest chyba Evans albo Holiday, puszczam go i on zdobywa punkty, a ja teraz spróbuję tutaj lekko zamieszać w tej sytuacji, podaj do mnie i zrobimy małe zagranko i teraz ja odchodzę na pozycję 3 punktów, ale Oladipo postanowił rzucić, niestety rzut niecelny, Davis zbiera, Holiday idzie z piłą do ataku, a my próbowaliśmy zrobić przechwyt, ale nie wyszło i tu jest mały problem, ponieważ Evans zbiórać to, będzie rzucał za 3 i nie trafia, jest 19-16, cały czas ten wynik się utrzymuje. My teraz spróbujemy zaskoczyć i zrobić indywidualną akcję z indywidualnym wejściem. Niestety obrońca mnie tu trzyma, więc muszę oddać piłkę. Piłka rozegrana przez obwód. Wróci do mnie i będę rzucał za trzy, rzucam za trzy. Jest! Czy to nie był rzut za trzy? Nie, no to był ewidentny rzut za trzy. Nie wiem, dlaczego tak jakby nie pokazało mi na ekranie na dole, że to była trójka. W każdym razie już jest kontra. Brooks rozdaje do Evansa. Ja tam gdzieś poleciałem w las, zostałem zmylony. I czy uda mi się teraz... Davis będzie rzucał. Ja go zblokuję. Nie zdążyłem go zblokować, niestety. Niestety, 18-22 to jest dosyć komfortowa sytuacja, ale pamiętajmy, że to jest dopiero druga kwarta spotkania, a jeszcze przed nami 2 kwarty. I te 2 kwarty, słuchajcie, mogą zaowocować tym. Rzut za 3. No w tym momencie może rzeczywiście uciszam lekko wrzawę na stadionie New Orleans Pelicans, ponieważ gramy oczywiście na ich stadionie. I uciszyłem troszeczkę wrzawę na stadionie, ponieważ jest 25-18, czyli dla nas super komfortowa sytuacja. Vucevic teraz będzie strzelał, to znaczy teraz sfaulował. I niestety Evans zdobywa punkty z rzutów osobistych, ale jak widzicie, nie wszystkie. W związku z powyższym możemy atakować dalej. Czy uda nam się rozdać tam do Oladipo? Okej, tutaj gramy z zasłony, piękna zasłona. Ja rozdaję teraz do rzut za 3 i kolejna trójka na naszym koncie. Nie, niestety. U nich center Davis zbiera fantastycznie i będzie teraz kontratak. Jak wam się podoba mój komentarz? Czy choć troszkę przypomina ten telewizyjny? Czy uważacie, że jestem dobrym komentatorem sportowym? Czy może powinienem zmienić pracę, nie być youtuberem, tylko komentatorem sportowym? Ale teraz fantastyczna akcja, Evans, Holiday rozdaje i będzie rzut za 3 i ta trójka powinna siąść. Niestety siada. Jest 25-22, jak szybko zmienia się sytuacja w tym meczu. Kochani, niebywale szybko, a my teraz przejdziemy tutaj do... Zrobimy teraz szybko, dla moich widzów wjazd i... Dziękuję bardzo. Pięknie zdobyte punkty, czysto zdobyte punkty. Dziękuję wam, że uważacie, że powinienem się, na... że się nadaje, że się nadaje na...
komendanta sportowego. Uruchomcie zatem swoje SMS-y. Nie no, żartuję, Boże, kochany, chamska reklama. Uwaga, będzie przechwyt. Nie, bo wiecie, moja broda trochę wyschła. Powinniśmy ją trochę nawilżyć. Holiday tutaj próbuje rozbujać, próbuje jakoś wejść i udaje mu się niestety, ale nieszczęście nie zdobywa punktów. Czasami faul jest wskazany. Harris właśnie postąpił właśnie w ten sposób, że postanowił sfaulować Holiday. Holiday tam niestety źle potraktowany przez naszego Harrisa. Zostaje sfaulowany i teraz jest, widzicie, 27-24. Cały czas ta punktacja jest bardzo jeszcze niejasna. Jeszcze nie wiadomo, kto wygra to spotkanie. Teraz zrobimy zasłonę, ale nie skorzystał z zasłony. Odbiorę od niego piłkę i spróbujemy rozegrać akcję. Nie chcę tamtej akcji z tobą grać. Nie chcę Lodi pograć z tobą akcji, no ale jest dobra. Nie zdobyłeś tej trójki, więc nie rzucaj więcej trójek! Evans idzie w kontratak Evansa. Będzie teraz próbował. Będą się próbowali ustawić chyba do rzutu za trzy, ale nie, zostawili Evansa samego. Jest Holiday, jest Evans, jestem sam z nimi wszystkimi. Niestety Holiday puszczony, będzie faul. Jest piękny blok naszego centra. To był chyba Vucevic. I ja będę teraz popisówę tutaj zrobię. Niestety skrzaniłem totalnie. Komentarz w miarę spoko, ale strasznie stronniczy komentarz, rzeczywiście. Może dlatego, że gram w jednym z zespołów. Okej, zatem odmieniamy ten stronniczy komentarz na mniej stronniczy. Jest dosyć wyrównana sytuacja. 17 sekund do końca. Jak ja się nazywam? Michael Poznański teraz sam na sam. Nie zdobywa punktów, ale to nic, to dobrze. Nie, ja będę stronniczy, bo ja gram w tym zespole. Trudno jest komentować przeciwko sobie. Przepraszam bardzo, czy ja zdążę zblokować ten rzut? Nie zdążę. I słuchajcie, sytuacja po drugiej kwarcie, chociaż zapowiadało się, że będziemy w dużej przewadze. Jest 27-26, więc brakuje tylko jednego punktu drużynie Orlando, by zremisować. Nie Orlando, tylko New Orleans Pelicans. Trener na pewno nie będzie tutaj, nie pozostawi na nas suchej nitki. Nie wiem, czy tak się mówi, ale w każdym razie przystępujemy do trzeciej kwarty spotkania i to jest kwarta, która już mniej więcej zadecyduje o tym, czy będziemy mogli, słuchajcie, cieszyć się tym zwycięstwem, czy będziemy musieli w czwartej kwarcie naprawdę się postarać, by wygrać. Rozdaję do Harrisa. Harris, oddaj do mnie. Zagrajmy jakąś akcję z zasłoną. Będzie akcja z zasłoną, czekamy na centra. Jedziemy w zasłonę i dostaje na trójkę Harris. Czy rzuci tą trójkę? Siedzi trójeczka elegancko. 30 punktów na moim koncie do 26 drużyny przeciwnej. Jest na razie sytuacja opanowana dzięki tej trójce. Bardzo trudno było mi wejść po tej zasłonie pod kosz. Tu będzie rozdanie do Davisa. Holiday nie rzucił jednak. Zawahał się, to dobrze, bo miałbym, to byłby rzut przeze mnie i będzie podanie do Holiday. Przechwycił Gordon próbuje się tam rozbujać po to, by zdobyć punkt, ale już w tej chwili chyba nie ma jak. I oczywiście Vucevic na posterunku zbiera piękne podanie do mnie. Czy wykorzystam to jakoś? Wykorzystałem, udało mi się wejść pod kosz i zdobyć punkty. Brakuje trochę tych emocji. No zaraz zobaczymy, jak się okaże. Słuchajcie, co będzie w czwartej kwarcie, bo w tej chwili wszystko wygląda dobrze, ale jest! Nie ma i będzie trójka Gordona siada. Mamy 32-29, poczekajcie do końca spotkania, zanim ocenicie, czy nie ma w nim emocji. Bo moim zdaniem w tej chwili sytuacja jest dosyć skomplikowana. 32-29 to jest dość niekomfortowa sytuacja. To nie jest jeszcze tak, że już jest wszystko rozstrzygnięte i spotkanie będzie na naszą korzyść. Możemy być tego pewni. Mimo to mój mecz jest ładny, będzie trójka z mojej strony. I ta trójka siada i wtedy rzeczywiście przy tych 35 punktach rzeczywiście mogę teraz wam powiedzieć, że ta trzecia kwarta może przebiec na naszą korzyść. I faktycznie tutaj te emocje być może będą słabsze. Ja się w takim razie zajmę teraz tym, żeby drużyna przeciwna nie zdobyła ani jednego punktu więcej, żeby ta przewaga była do końca. I czy się nam to uda? Nie wiadomo, bo Holiday w tej chwili będzie miał łatwy wjazd. Niestety przeze mnie puściłem go i popełniłem ogromny błąd w obronie. Jest 35-31. Każda trójka przybliża nas do wygranej, więc teraz też postaram się rzucić za trzy. Ale nie wiem, czy z tej pozycji to jeszcze ma sens. Jest na wolnej pozycji Harris rzuca za trzy i pięknie punktuje za trzy. Słuchajcie, mój zespół coraz lepiej się czuje, coraz lepiej się dogadujemy. Naprawdę na początku to
To było straszne, to było straszne. Orlando na początku, słuchajcie, w ogóle nie współpracowało, naprawdę. Ten początek mojej tej kariery był beznadziejny i nie umiałem totalnie grać z tym zespołem. Znowu popełniam błąd w obronie i niestety tutaj owocem tego są dwa punkty przeciwnika. Ale teraz znowu w kontrataku, znowu jesteśmy w kontrataku. Nie wiem, czy grać dalej na trójkę, czy spróbować wejścia. Chyba spróbuję wejście, ponieważ się tu zrobiło troszkę luźno i... O kurde, ale błąd, będę go blokował. I dostaliśmy tutaj na współę z Oladipo, sfaulowaliśmy tego zawodnika. To niedobrze, będzie miał teraz dwa rzuty osobiste. Widzicie, zrobił przechwyt. Jak mogłem popełnić tak beznadziejny błąd? Zastanawiałem się za długo, co teraz robić. Chciałem zrobić wjazd pod kosz, ale nie wyszło, trener mnie nie zmienia. Dostaję lekką pochwałę i w tym momencie zaczniemy pewnie już. Okej, jesteśmy pod koniec trzeciej kwarty. Jest 45 do 47, czyli sytuacja troszeczkę się pogorszyła. Stopniał ten wynik, ten fantastyczny wynik stopniał. I jeszcze w tej chwili, na szczęście w tej chwili drużyna przeciwna nie zdobywa punktów. Jest minuta do końca. Drugi skład naszego zespołu tutaj rozgrywa piłkę. Peyton to jest zawodnik, na którego pozycji gram. Peyton to jest zawodnik, który grał w pierwszym składzie jeszcze przede mną. Frey pod koszem, co pokaże i... Pięknie zdobywa punkty. Zaraz, fuck, my przegrywaliśmy. Teraz jest dopiero remis. Sytuacja jest beznadziejna. To nie jest wcale tak, że kurde, myśmy wygrywali, a mi się porąbały wyniki. Przepraszam, taki komentator sportowy, który mówi takie rzeczy. O, jest donate. Ładny mecz, przepraszam, nie zdążyłem przeczytać. Moderatorze, powiedz mi, kto to donate'ował, powiedz mi, jak tylko wyskoczy na Twitchu, kto dał donate'a, ja zaraz tutaj za niego posmaruję brodę. Bardzo dziękuję za tego donate'a i teraz będzie wjazd mój, mogłem w sumie rzucać. Peyton, oddaj tą piłkę. Florek? Bardzo ci dziękuję, Florku, za chwilę, w zamian za to, że dałeś mi zarobić, posmaruję w twoim imieniu brodę, a teraz robię takie dziwne zachowanie moje, tak jakbym był centrem i próbuję rzucić. Niestety z tego odchylenia nie wyszło. Jest 47 do 49, nie dla nas. Drużyna przeciwna zdobędzie kolejny punkt, łatwy punkt, 51 do 47 i sytuacja w trzeciej kwarcie zmienia się strasznie. 8 sekund do końca, 8 sekund do oddania tego rzutu. Wjeżdżam pod kosz, rzucam, nie zdobywam punktu, zachowałem się samolubnie, beznadziejnie i w tym momencie New Orleans Pelicans prowadzą. To dość niepokojący wynik, ale mam nadzieję, że w czwartej kwarcie uda nam się to zmienić. Czwartą kwartę na pewno trener pozwoli mi zagrać całą, więc teraz słuchajcie, czas na emocje. Pelicans kontra Orlando Magic. Kto zwycięży w tym starciu? Słuchajcie, bardzo ważne jest, żebyśmy wygrali ten mecz, ponieważ po tym meczu będę miał serię trzech zwycięstw, co w NBA jest bardzo, bardzo istotne dla morale całego zespołu. Ale co ja gadam, zapultałem się, bo niestety muszę podać Gordonowi, co on zrobił. Zagrał typowo na faul, wyglądało to dość śmiesznie, ale Holiday tutaj fauluje go brutalnie, on upada na plecy z wielkiej wysokości, sam jest wysoki, więc jak się przewrócił, to już można powiedzieć, że spadł z wysoka, ale suchar, Jezus Maria, nieważne, w każdym razie gramy dalej, teraz będą dwa rzuty osobiste dla nas i po tych dwóch rzutach musi być dwa punkty na naszym koncie, już niestety nie zdobędziemy dwóch punktów, ponieważ on pudłuje, on jego strasznie nie lubię, jest takim drewniakiem, tak go nie cierpię. On nie umie dobrze grać, słuchajcie, nie wiem dlaczego trener trzyma go w pierwszym składzie. Jestem straszny, ja wiem, jestem straszny dla swoich kolegów z drużyny. Holiday dostaje prostą piłkę i... Nie, jeszcze nie, Holiday, będzie tutaj jakiś rzut za trzy, będzie Evans. Dlaczego nie wykorzystaliśmy mojego przechwytu? Kolejny przechwyt, że tak powiem, psu w dupę. Przepraszam za to określenie, ale w każdym razie taka prawda. A kurde, jak się wszyscy rzuciliśmy, a on zdobywa punkty. Co to jest za terminator jakiś w ogóle? Nie, tracę cierpliwość do tego meczu. I czy uda mi się teraz zdobyć punkty? Udaje mi się zdobyć faul, chociaż tyle. Teraz ja nie mogę spróbować, muszę rzucić. Te dwa punkty muszą być na moim koncie. Musimy dojść tutaj do 50, byśmy mieli tylko 3 punkty straty do zespołu. Jest, zdobywam. Staję na wysokości zadania, udaje mi się zdobyć te punkty. I Evans rozprowadzi piłkę do Holiday'a, najprawdopodobniej spróbuję ją przechwycić, nie udało się przechwycić. Holiday wjeżdża i będzie blok, jest fantastyczny blok z mojej strony.
pięknie to wszystko ogarnąłem. Jest blok, cieszę się niezmiernie z tego bloku. Każdy blok jest też zapisywany w statystyce i każdy blok to więcej kasy po meczu. Także cieszę się niezmiernie z tego bloku. I jest teraz kąt. Nie, mają 10 sekund. Mają 10 sekund na oddanie rzutu. Musimy to zablokować. Będzie rzucał za 3 i tym razem. Tym razem zbiera jeszcze ich center i nie ma. Nie ma. Udaje się zrobić kontrę. Podaj, 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 podaj. Nie do tego. Nie, nie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Panowie, panowie, panowie. Panowie, panowie, spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie, rozegrajmy to. Rozegrajmy to. Rozegrajmy to tak, że ja kurde wjechałem na faul, ale dobra. Zdobyłem faul. Więc teraz kolejne dwa rzuty przede mną. 4 minuty do końca tego spotkania i ten kosz zdobyty. 50 do 53. Proszę Państwa, cóż za emocje. I jeszcze jedna, jak na grzybach. Jest, proszę bardzo, 52 do 53. Tylko wszedł Michael Poison na boisko i automatycznie sytuacja zmienia się diametralnie. Czy uda mi się to przechwycić? I znowu błąd. Jest kolejny blok niebywały. Dwa bloki w tak krótkim czasie. To fantastyczny wynik. Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ moja forma jest wysoka i bardzo dobrze Oladipo nie trafia za trzy. Bardzo źle, że nie trafiasz, Oladipo, no ale dobrze, warto było, że spróbowałeś. Są 4 minuty do końca, więc jeszcze nic groźnego się nie dzieje. Anderson, czy będzie próbował rzucić? Nie, próbuje do Gordona. Ja zrobiłem następny blok? Nie! Piłka, mimo że fantastycznie rzuciłem się do tej obrony, nie, no kurde, jaki kozak trafił. Mimo to trafił. Coś niebywałego, jaką on teraz rzucił piłę, ale dobra. 52 do 55 przydałaby się jakaś trójka. Zagrajmy tutaj na trójkę, panowie. Zagramy tutaj na trójeczkę jakąś. Okej, okay. Daję do Oladipo, bez sensu jest to podanie z mojej strony. Zagrajmy na jakąś zasłonę, ziomuś, zagrajmy na jakąś zasłonę, no. Nie mogę tego schrzanić. Podaję do centra, niech on to zrobi. Niech on to skrzani. Traf. Jest, trafia i w ten sposób my też zdobywamy asystę. Dobrze, że nie postanowiłem sam strzelać, bo czułem, że ta piła nie siądzie. Czułem, że to po prostu nie wejdzie do kosza. Bardzo się cieszę. Tak, wiem, że jest 17:50. Ogarniam to totalnie. Zaraz skończymy live'a i zacznie live'a Sidek, ale jeszcze dokończmy ten mecz. 54 do 55, Holiday wchodzi, a ja rzucam się tam mocno. Niestety Holiday jest dzisiaj w potężnej formie. Jego nie są w stanie zatrzymać nawet trzej obrońcy. To jest jakiś w ogóle, nie wiem, jakiś mutant. To jest niemożliwe, żeby być tak odpornym na obronę. Oladipo, masz teraz piękną szansę. Dobra, ja stanę na wysokości zadania i rzucę za to trzy. Rzucę za to trzy, ale niestety źle mi chłopaki tutaj rozdają. Źle mi rozdają. Oladipo, podaj do mnie. Będzie rzut za trzy. Jest! 57 do 57. Teraz muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony z formy mojego zawodnika, którego stworzyłem, ponieważ to jest naprawdę tak ważny moment w meczu i trafić tutaj trójkę to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Whiteley, nie znam cię, ale będziesz próbował pewnie wjeżdżać, a ja będę próbował cię zablokować. Ależ pięknie podaje do Gordona. Gordon wejdzie pod kosz i nie trafi. Fantastycznie, zatem podaj tam, podaj pan, Oladipo, spokojnie, spróbujmy to uspokoić. Jest tam, widzę, na pozycji Oladipo, próbuję mu podać i będzie kolejny rzut za trzy z mojej strony. Nie, niestety nie trafiam, tym razem się nie spisałem i drużyna przeciwna jest w kontrataku, który może zaowocować przewagą. Zaraz zobaczymy, czy się uda im uzyskać przewagę. Kinimido, dziękuję ci za suba i... Jesteś szczęśliwym słowem, ponieważ drużyna przeciwna nie trafiła z mojej pozycji trójki, niestety trafiła dwójkę, ale dziękuję ci strasznie za subskrypcję. Cel subskrypcyjny na dziś osiągnięty. Jeszcze macie chwilkę, żeby osiągnąć cel followersowy. Bardzo was o to proszę, osiągnijcie cel followersowy. Zdobądźmy followy i błagam, center rzuć. Jest! Zdobywamy punkty, cóż za emocje. Ileż zostało do końca? Minuta. Minuta 59 zostało do końca. Słuchajcie, nie możemy teraz dać cielska. 59 do 59. Słuchajcie, jeżeli chcieliście zobaczyć emocje w NBA, to właśnie je widzicie. Właśnie na takich meczach emocjonujemy się najbardziej, które są wyrównane do samego końca. Evans rozdaje, a ja niestety nie umiem zablokować tej trójki. Nie, na szczęście nie zdecydował się na strzał. Wchodzi pod kosz i będzie tutaj próbował rzucać, co ja zrobiłem. Spanikowałem totalnie. Aj, niestety, na szczęście nie była to trójka. Nie była to trójka, bo gdyby to był rzut za trzy, mielibyśmy problemy, ale w tym układzie udało się oszczędzić. Spróbujemy zagrać zasłony. Zrobiłem mu zasłonę, ale on z niej nie skorzystał, więc odchodzę po to, by rozegrać jeszcze raz to. Rozegrać to jeszcze w inny sposób.
Jeszcze raz do Harrisa. Harris, oddaj do mnie na trzy rzucę. Oddaj do mnie i podał do Wucewicza. Czemu ty nie rzucasz, człowieku? Co ty zrobiłeś? Minuta do końca, rzucam! Nie trafiłem! Co on zrobił? Był na czystej pozycji, żeby rzucić. Minuta do końca. Co on odrobił teraz? Bez sensu. Bez sensu. Miał czystą pozycję, by oddać rzut. Będę próbował faulować. Musiałem, słuchajcie, sfaulować, żeby jakoś zwolnić ich, żeby zwolnić tą akcję. Sfaulowałem. Jest, nie, myślałem, że mi się udało przechwycić. Kurde, zablokujcie go jakoś, błagam. Jest zbiórka. Jest zbiórka, 48 sekund do końca, 61 do 60. Słuchajcie, teraz jest naprawdę ciężka sytuacja, ponieważ gramy na zasłonę. Zróbmy to, zagrajmy to na tej zasłonie. Nie mogę wchodzić pod kosz, wciąż nie mogłem wejść pod kosz. Muszę zdobyć dwa punkty. Nie, beznadziejny rzut, nie wchodzi, ja pierdzielę, 29 sekund do końca. Nie mogą teraz trafić, bo przegramy ten mecz. Nie mogą teraz trafić, bo przegramy ten mecz. Gordon, co oni teraz robią? Co oni robią? Gordon będzie rzucał za trzy, czy trafi? Nie trafia! Fenomenalnie, że nie trafił. Fantastycznie, że nie trafił. 12 sekund do końca, żebym to zremisował. 12 sekund do końca, 9 sekund. 9 sekund, żebym zrobił remis. Czy zrobię remis tym rzutem? Jest! Jest! 61 do 61, do końca meczu 4 sekundy. W tej chwili, jeżeli drużyna przeciwna trafi, to wygra. Jeśli nie trafi, to będzie dogrywka. Too easy, sorry, this is... Sorry, jestem w szoku. Jestem w szoku. Zobaczymy, co się stanie, kochani. 3 sekundy do końca. Nie! Nie trafię! Fuck! Fuck. Smaruję brodę dla tego, kto zdonatował w trakcie live'a. Nie wiem, nie pamiętam, w trakcie live'a, w trakcie tego meczu smaruję moją brodę. Dziękuję ci za wsparcie. Jak chcieliście zobaczyć emocje w tej grze, to właśnie je zobaczyliście. Ja tak w to gram, tak się emocjonuję tą grą. Niestety, muszę kończyć live'a, ponieważ za chwilę na live'a wskoczy Seed, więc ja was w tej chwili żegnam i zapraszam na... O, patrzcie, to jest ten muzyk. To jest ten muzyk. Na pocieszenie mamy taki dialog z tym muzykiem, ale kochani, no fakt faktów, źle to wszystko poszło, ale jak widzicie, emocje były takie, że nawet ktoś z zagranicy włączył mojego live'a i chciał, bym prowadził go po angielsku, żebym prowadził ten komentarz po angielsku. Mam nadzieję, że docenicie, jakie te emocje tutaj są w tym NBA i tego NBA polubicie, bo naprawdę warto. Bo naprawdę warto, kochani. Ja tymczasem zwijam i zapraszam na stronę seedfriends.pl, ponieważ na niej za chwilę Seed rozpocznie live'a. Na stronę seedfriends.pl wszyscy proszę, żebyście wbili, ponieważ tam nigdzie indziej live zacznie się za jakąś chwilkę. Ja w tej chwili się żegnam z wami. Nie zrobiliśmy dzisiaj misji z followersami. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się tą misję kiedyś zrobić. Może jeszcze po live'ie Seeda wrócę i zagralibyśmy w jakąś inną grę. Bardzo się cieszę, że przychodzicie. Codziennie o godzinie 16 jest u mnie live. Wielkie emocje. I jeszcze póki jest ten czas, róbcie followy. Ja w tej chwili wyłączam live'a po to, by Seed zaczął go. Mam nadzieję, że wam się mecz podobał. Strasznie bym chciał, żeby wam się podobał. I zapraszam wszyscy na stronę seedfriends.pl, bo za chwilę zaczynamy.